Czy gdzie to powinno zejść z tych piedestałów właśnie udzielnego władcy, który wszystkim kieruje, do kogoś, kto jest ojcem, z braćmi, z synami, kto w rodzinie, że tak powiem, ustala, jak ta rodzina ma dobrze funkcjonować. Ja wiem, że mi oczywiście powiecie w większości, no ale to właśnie o to przecież chodzi. Na pewno biskup to robi po to i ksiądz to robi po to, żeby było dobrze. No tylko jakoś wychodzi, jak wychodzi, nie? Jeżeli ktoś chce o tym coś nagrać, jakiś komentarz do tego zrobić, bardzo was zapraszam. Jak to zrobić, żeby te słowa Pana Jezusa w końcu się wydarzyły, czyli żeby nie tak było między nami, jak jest we wszelkiej innej władzy na tym świecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj odniosę się do kolejnego odcinka Opium Ojca Szóstaka o władzy w Kościele. Najpierw posłuchajmy pierwszego fragmentu. Władcy narodów uciskają je i dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie między wami. Dlatego, że kiedy czytam to zdanie Pana Jezusa, które na początku przytoczyłem, to jest jedno z takich miejsc w Kościele, gdzie mam takie wrażenie, że nic z tego zdania nie zostało. Czy próbuję przez to powiedzieć, czyli co, tak hipisowsko znieśmy wszelką władzę w Kościele, bo nie tak uczył Pan Jezus? Nie, nie próbuję tego powiedzieć. Czy próbuję powiedzieć, że relacje posłuszeństwa w Kościele są niepotrzebne, nieistotne, grzeszne, złe, nie Pana Jezusowe? Nie próbuję tego powiedzieć. Ale coś jest nie tak w ich ustaleniu, w ich ustawieniu, skoro odczuwamy tę władzę i skoro bardzo wielu ludzi w Kościele czuje się uciskanych przez tę władzę. Czym jest posłuszeństwo? Skąd ono się wzięło? Kochani, ono się bierze z dwóch rzeczy. Posłuszeństwo bierze się stąd, że po pierwsze jesteśmy stworzeni i potrzebujemy Pana Boga, który wie więcej od nas. I dlatego jesteśmy Mu w gotowości oddać nas, oddać naszą wolność, oddać to, kim jesteśmy, oddać nasze myślenie, żeby On mógł je kształtować. To raz. Dwa, że posłuszeństwo ma nas chronić. Ma nas chronić przed tym, co jest złe. Że nasza natura, skażona grzechem pierworodnym, skażona złymi pragnieniami, złymi dążeniami, potrzebuje wyznaczania pewnych granic. Że to przecież nie jest posłuszeństwo człowiekowi, to nie jest posłuszeństwo jego, nie wiem, umysłowi, tylko wierzymy głęboko, jest jak jest, ale wierzymy głęboko, no, że on słucha Pana Boga. Zacznijmy od tego, że ojciec moim zdaniem słusznie rozpoznaje problem. Słusznie zwraca uwagę, że mówimy o cnocie posłuszeństwa. To jest, myślę, że bardzo ważne i w jakiś sposób dotyka już istoty problemu. Cnota bowiem od samego początku odnosi nas do Pana Boga. Cnota jest to sprawność, która pozwala nam szybko, sprawnie dokonywać jakiegoś dobrego uczynku. Cnota posłuszeństwa jest to cnota, która pozwala nam szybko, z łatwością poddać naszą wolę pod wolę przełożonych, zawsze na tyle, na ile są przełożonymi w przypadku cnoty posłuszeństwa, czyli to nie jest ślepe posłuszeństwo wobec przełożonych, ale na tyle, na ile posiadają oni kompetencje. Kompetencja niekoniecznie oznacza tutaj jakby zakres jakiejś wiedzy. Kompetencja, czyli każdy ma przełożony, ma jakiś swój zakres swoich kompetencji, w których jest przełożonym. Czyli rodzice mają prawo zobowiązać dziecko do wykonywania jakichś obowiązków domowych, ale nie mają prawa nakazać dziecku czegokolwiek złego, moralnie złego, bowiem nikt nie ma kompetencji przykazać, zobowiązać kogoś do tego, co jest niezgodne z Bożym przykazaniem. I to dotyczy wszelkiej ziemskiej władzy. Bowiem właśnie, władza zawsze zależna jest przede wszystkim od Pana Boga. Wszelka władza pochodzi od Boga, a więc jest od Niego również zależna. I tutaj dotykamy, jak już wspomniałem, istoty problemu, ale jeszcze sobie do tego wrócimy. Teraz spojrzymy na to, jak ojciec Szóstak po tym, jak moim zdaniem słusznie, w miarę słusznie rozpoznaje problem, jakie będzie proponował rozwiązania. Że cała ta władza zbytnio się ukształtowała przez systemy historyczne i polityczne, które były. Kochani, ja nie jestem tym specjalistą i też nie zamierzam robić wykładu na ten temat. Ale jeżeli tylko poszukacie jakiegokolwiek opracowania historycznego, to zobaczycie, że dzisiejsze, że tak powiem, struktury kościelne, dzisiejsze struktury władzy są pochodną po prostu wydarzeń historycznych. Tutaj widzimy, że dla ojca Szóstaka problemem wydają się być zaszłości historyczne. Jeśli by tak było, oznaczałoby to, że Kościół w zasadzie od samego swojego początku już pobłądził, wybrał złą drogę, co moim zdaniem jest absolutnie niemożliwe. To znaczy,
Kościół, skoro jest filarem i podporą prawdy, nie może w zasadniczych kwestiach przez całą swoją historię błądzić. Musimy mieć tutaj do czynienia nie z zasadniczo złą interpretacją, czy że z zasadniczo złym postępowaniem Kościoła przez całą praktycznie jego historię. Musimy mieć do czynienia z jakąś aberracją, czyli na poziomie teorii doktryna Kościoła po prostu musi być doskonała, natomiast może dojść do pewnych aberracji później na poziomie praktyki. Teraz spojrzymy jednak dalej, zaraz będę to dalej komentował. Chciałbym dokończyć jakby tok rozumowania samego ojca Szustaka. Jak to według niego powinno być? Może chodzi o to, żeby zanim biskup swojej decyzji wyśle księży na nowe parafie, to żeby z każdym z nich porozmawiał. Nie jak władca z poddanym, ale jak ojciec z synem, brat z bratem. Ja wiem, że on nie spełni wszystkich potrzeb. I wcale nie uważam, że tak powinno być. I oczywiście, że jest model też zupełnie inny, nie? Kiedy przychodzi przeor i kiedy mówi to i to. To jest właśnie to, o czym mówi Pan Jezus. Czyli kiedy mówi, dają im doznać ucisku tej władzy. Kochani, tak jak mówię, to nie oznacza zawsze komfortu. Bardzo często w posłuszeństwie trzeba robić rzeczy, które po prostu trzeba robić. Wiem, za chwileczkę usłyszę zdanie, że powiecie mi, ale istnieją przecież rady parafialne, gdzie proboszcz się spotyka. Kochani, no nie oszukujmy się. W 98% rady parafialne są fikcją. W sensie istnieją rzeczywiście, spotykają się, gdzie trochę się rozmawia, gdzie proboszcz podaje rzeczy, które będą robione, no i rada mówi, że będą robione. Nie. Chodzi mi o to, że wspólnota parafialna, czyli wspólnota Kościoła, powinna stać się wspólnotą poszukującą charakteru tej parafii. Co w tej parafii jest ważne? Jacy ludzie potrzebują pomocy? Jakie dzieła powinniśmy robić? Że władza powinna być sprawowana po ojcowsku, to jest jak najbardziej słuszna uwaga. Ja moim zdaniem to jest ten punkt wyjściowy niejako ojca Szostaka, to znaczy rozpoznaje on, że nie jest ona tak sprawowana, faktycznie powinna była być tak sprawowana zgodnie ze słowami Pana Jezusa, czyli ten fragment uważam za jak najbardziej słuszny, natomiast samą diagnozę problemu, dlaczego tak jest, już uważam za niekompletną. Czy rozwiązaniem w takim wypadku będą jakieś rady parafialne i spotkania, co gdzieś tam ojciec Szustak proponuje? No moim zdaniem absolutnie nie. To jest zupełnie zły trop. Dlatego, że ojciec przyjmuje moim zdaniem złe założenie, że problemem są zaszłości historyczne, czyli niejako jakiś taki feudalizm może, czy też wcześniej imperializm jeszcze, w cudzysłowie może imperializm Konstantyna Wielkiego, to sprawia, że Kościół przybrał niejako taką monarchiczną formę. Ojciec zaznacza wyraźnie, że nie chodzi mu o to, żeby wprowadzić jakiś demokratyzm w Kościele, że zupełnie nie o to chodzi, ale jednak trochę to później idzie w tą stronę, w tym momencie, kiedy mówi o tych radach parafialnych, które według niego nie działają, a powinny działać. Uważam, że ta diagnoza jest niewłaściwa, to znaczy oczywiście, że pewne struktury kościelne, czy w ogóle struktury kościelne musiały się ukształtować, czy dopasowywać się do konkretnych uwarunkowań historycznych i oczywiście, że miało to wpływ na życie Kościoła, natomiast nie uważam, że są wystarczające przesłanki, żeby twierdzić, że ten problem, który dzisiaj mamy z władzą, faktycznie należy go jakby wycofać do jakichś zaszłości historycznych. Jeśli by tak było, to oznaczałoby to, że właśnie w średniowieczu, czy w antyku, w średniowieczu, później w baroku było dużo, dużo gorzej z tą władzą w Kościele, a teraz powinno być dużo lepiej, no bo przecież już jest zdecydowanie mniej taki monarchiczny ten Kościół, natomiast nic na to nie wskazuje, że tak jest. To znaczy historia Kościoła pokazuje, że raczej mamy w naszych współczesnych czasach do czynienia z swego rodzaju tyranią w Kościele, to znaczy ze złym właśnie rozumieniem władzy, co ojciec Szustak zauważa, a raczej właśnie w tych czasach zamierzchłych, znaczy nie było ogólnie rzecz biorąc takiej tendencji, że byłoby dużo gorzej, czy w ogóle gorzej niż teraz pod tym względem. Raczej wydaje się, że ta władza była lepiej rozumiana niż gorzej, choć oczywiście to wszystko zależy od tego, do jakiego okresu i do jakiego miejsca porównamy. Ja więc nie sądzę, żeby problemem były zaszłości historyczne. Jak już wspomniałem, gdybyśmy tak przyjęli, musielibyśmy stwierdzić, że Kościół w zasadzie pobłądził przez całą swoją historię, co uważam za niemożliwe. Gdybyśmy chcieli przyjąć jako rozwiązanie właśnie rady parafialne i tego rodzaju instytucje,
to myślę, że bardzo szybko byśmy się, bardzo źle byśmy na tym wyszli. To znaczy, to doprowadziłoby bardzo łatwo do takiej biurokratyzacji Kościoła, do namnożenia różnego rodzaju instancji, które muszą być potrzebne są, żeby podjąć jakąś decyzję, a to paraliżuje działalność. To myślę, że jest dosyć czytelne dla każdego, kto jako tako wie, jak działa społeczeństwo, jak działają współczesne społeczeństwa. Im więcej urzędników, im więcej instancji decyzyjnych, tym trudniej jest podjąć tą decyzję. Także uważam, że namnożenie takich instancji pomocniczo-decyzyjnych wcale nie jest dobrym rozwiązaniem. Uważam, że problem jest na zupełnie innym poziomie. Zaraz do tego dojdę. Uważam, że ta rada jest raczej nietrafiona, choć oczywiście, jeśli chodzi właśnie o tą rozmowę biskupa z księżmi, uważam, że jest to jak najbardziej słuszne i jak najbardziej tak to powinno się odbywać. To znaczy, te relacje faktycznie powinny być jak najbardziej ojcowskie. Co do tego się w pełni zgadzam. Natomiast nie uważam, że mnożenie instytucji decyzyjnych na różnym stopniu decyzyjności, nie uważam, że to przysługuje się do sprawności działania, uważam, że to paraliżuje działalność instytucji. O ile mnożenie organów decyzyjnych typu rady parafialne uważam za poważny błąd, o tyle jak najbardziej uważam, że dobrym jest, aby wierni mieli okazję, aby wskazywać kapłanom na problemy, na rzeczy, na które po prostu koniecznie trzeba zwrócić uwagę w danej wspólnocie. Moim zdaniem doskonałą okazję stwarzają do tego ruchy typu Rycerstwo Niepokalane, czy też kiedyś Akcja Katolicka, więc ruchy stworzone dla osób świeckich, którzy chcą się faktycznie zaangażować w działanie Kościoła, którzy chcą się zaangażować w apostolat. Takie ruchy siłą rzeczy stwarzają doskonałą okazję do tego, żeby wskazywać również, żeby również dyskutować o na przykład celach, sugerować, co można by zrobić. To jest moim zdaniem bardzo dobra przestrzeń istniejąca w Kościele od zawsze, jednocześnie nie stwarzająca moim zdaniem niepotrzebnej biurokratyzacji w Kościele. Co będzie więc słusznym rozwiązaniem? Aby znaleźć to pytanie, potrzebujemy odpowiedzieć sobie w końcu na pytanie, dlaczego w ogóle jest źle. Skoro nie są to zaszłości historyczne moim zdaniem, to co w takim wypadku jest problemem? Moim zdaniem fundamentalnym, kluczowym problemem dla tej kwestii jest zatracenie nadprzyrodzonego ducha w Kościele. Co mam na myśli? Otóż władza w Kościele, hierarchia, jak sama nazwa wskazuje, hierarchia, czyli święty porządek, musi być pojmowana na sposób nadprzyrodzony, a więc jest Bóg, który daje wszelką władzę tutaj na ziemi właśnie w ramach ich kompetencji. Kościół otrzymał swoją hierarchię, właśnie święty porządek i każdy w tej hierarchii ma swoją konkretną funkcję, swoje konkretne zadanie, które ma spełniać w zależności od Pana Boga, po to, aby duszę prowadzić do zbawienia. I każdy z tych hierarchów odpowie za to, czy faktycznie jego decyzje to była realizacja woli Bożej w odniesieniu do tychże dusz. Czy on pomagał im spełniać tą wolę Bożą, czy nie. Jeśli hierarchia faktycznie postrzega samą siebie właśnie jako narzędzie do realizowania woli Bożej, to już jesteśmy na dobrym tropie. Jeśli hierarchia jednocześnie rozumie, czym jest cnota posłuszeństwa właśnie w odniesieniu do Pana Boga i zawsze w zależności od Pana Boga, to już jest bardzo dobrze. Jeśli hierarchia jednocześnie dostrzega ten fundamentalny cel, każda dusza ma być doprowadzona do zbawienia, ona jest tym wszystkim najcenniejsza, za nią Pan Bóg oddał, przelał swoją krew i my jesteśmy po to, aby te dusze do zbawienia doprowadzić. To już jest wyśmienicie. Dlaczego i wtedy, moim zdaniem, przy takich założeniach ta hierarchia faktycznie będzie skłonna do tego, żeby służyć. Faktycznie będzie skłonna do tego, żeby realizować tą władzę na sposób ojcowski, tak? Bo to jest dusza przecież, za którą Chrystus swoją krew przelał. Natomiast dlaczego tak nie jest moim zdaniem? Właśnie poprzez zatracenie tego nadprzyrodzonego ducha. A więc, gdy... To oczywiście, może inaczej, wynika to z samej desakralizacji całego Kościoła. Co mam na myśli, gdy mówię desakralizacja? Praktycznie wszystkie obszary życia kościelnego w porównaniu do okresu sprzed Soboru Watykańskiego II są w międzyczasie zdesakralizowane. Liturgia jest zdecydowanie mniej sakralna, zdecydowanie bardziej świecka. Teologia jest zdecydowanie mniej sakralna, o ile wcześniej krążyła całkowicie wokół Boga, łaski człowieka, który ma do niego zdążyć. O tyle teraz
za pośrednictwem personalizmu i innych tego rodzaju powiedzmy prądów myślowych, stała się zdecydowanie bardziej ukierunkowana na człowieka, a więc naturalistyczna, zdecydowanie mniej sakralna. Oczywiście naturalistyczna trochę w cudzysłowie, tak, bo to nie znaczy, że stała się ona całkowicie naturalistyczna, tylko że poszła bardziej w tym kierunku. Teologia Kościoła przede wszystkim w ogóle zatraciła eklezjologię, zatraciła pojęcie, czym jest Kościół. Oblubienica Chrystusa, jedyna oblubienica Chrystusa, jedyna owczarnia, która prowadzi do zbawienia, jedyna instytucja przez Boga ustanowiona po to, aby ludzi do zbawienia prowadzić. Oczywiście nie oznacza to, że człowiek, który nie uda, któremu nie uda się odnaleźć Kościoła, na pewno musi zostać potępiony. Odsyłam do mojego materiału, czy poza Kościołem jest zbawienie, który po prostu wyjaśnia tą kwestię. Ale to porozumienie Kościoła jako tej oblubienicy Chrystusa, jako tej jedynej arki, która do zbawienia prowadzi, jako tej instytucji, która łaskę ma przekazywać, to jest rozumienie ściśle sakralne Kościoła, tak? To jest ta oblubienica Chrystusa, to jest to narzędzie, którym Bóg ma się posłużyć do zbawienia. I to ustępuje coraz bardziej właśnie naturalistycznemu, bezpośrednio wypływającemu z modernizmu twierdzeniu, że no, te religie ziemskie to są takie owoce ludzkiej pobożności, ludzkiej myśli religijnej i wszystkie są jako tako dobre. Tak, jedna lepsza, druga gorsza, jedna prowadzi, żeby użyć słów samego ojca Szustaka w wywiadzie na kanale Imponderabilia, że to jedna droga prowadzi przez krzaczory, tak to dosłownie chyba padło, a druga prowadzi prosto. Ale wszystkie zasadniczo do celu prowadzą. Tak to jest dzisiaj w Kościele przedstawiane. A przy takim założeniu, no to właśnie to jest bardzo blisko takiego naturalistycznego założenia, że no religie to służą właśnie, są takim wytworem kultury, takim religijnym wytworem kultury. I wszystkie jakoś tam do Pana Boga doprowadzą, jedna lepiej, druga gorzej. To jest naturalistyczne widzenie, no bo później co? No to jest taki wytwór kultury, to jeden robi tak, drugi tak. Jeśli mamy, teraz przyjmiemy taką wizję Kościoła, które no nie musi ludzi koniecznie nawracać, nie musi ludzi koniecznie do tego zbawienia prowadzić, no bo i tak trafią, tak? Będzie łatwiej, będzie trochę trudniej, będzie szedł przez te krzaczory, ale ostatecznie i tak trafi. Jeśli to jest wyraz właśnie taki religijny, wyraz naszej kultury i służy to no właśnie do tego, żeby jakoś tam organizować nasze życie, żeby jednoczyć ludzi, żeby nauczać o miłości Pana Boga, ale nie ma tego fundamentalnego aspektu, tego wszczepiania w Chrystusa, zbawiania ludzi, ratowania przed wiecznym potępieniem. Jeśli tego aspektu nie ma, to bardzo łatwo może zostać zatracona ta właściwa wizja również samej władzy i posłuszeństwa. Pokusa wtedy może pojawić się wielka dla tych, którzy pełnią tą jakąś hierarchiczną funkcję, żeby przestać postrzegać się jako święta władza, a zacząć tylko jako władza. Kościół, który się desakralizuje swoją teologię, kierując ją na człowieka, swoją liturgię, kierując ją na człowieka, swoją eklezjologię, sprawiając, że Kościół jest tylko jedną z wielkich takich instytucji, które mają prowadzić do wspólnoty i humanizmu. Gdy tak na to się patrzy, no to dlaczego ta hierarchia nie ma się postrzegać po prostu jako władza? Tak? Mamy wielką instytucję międzynarodową, taką humanitarną, tak? Działającą właśnie na zasadach takich humanistycznych. Tak, tak, no ale... Ale sprawujmy władzę, tak? Ta pokusa jest wtedy wielka. Zwłaszcza, że jednocześnie w ramach tej desakralizacji, o której już mówiłem, porzucono w seminariach, w dużej mierze porzucono, tradycyjną ascetykę i mistykę, czyli naukę o cnotach, naukę o walce z niedoskonałościami naszej duszy, z ranami naszej duszy, porzucono naukę o walce z grzechem. Wtedy bardzo łatwo jest, gdy się dojdzie do jakiegoś stanowiska, po prostu zacząć, no właśnie, jak ci światowi władcy uciskać swoich podwładnych. I tak cnota posłuszeństwa może ustąpić po prostu ślepemu posłuszeństwu. I mam świadectwa takich księży, którzy mają doświadczenia w seminariach diecezjalnych, którzy mówili o tym, że było to nawet czasem widać u starych profesorów, którzy faktycznie widać było, że mieli jeszcze to stare zrozumienie posłuszeństwa, właśnie jako przede wszystkim posłuszeństwa wobec Pana Boga i później wszystko w zależności od tej woli Bożej, że oni
wykazywali takie duże, duże zrozumienie, zrozumienie dla tego, co jest naprawdę istotne, że tam nie chodziło o to, żeby o właśnie o ślepe posłuszeństwo, zachowanie jak w takiej pruskiej armii, w najdrobniejszym szczególe, tylko chodziło o istotę rzeczy, o służbę Panu Bogu i to posłuszeństwo było rozumiane właśnie jako pomoc w tym prowadzeniu do Pana Boga, jako ojcowski autorytet. Natomiast ci profesorowie, którzy przeważnie, ci młodsi profesorowie, chociaż tutaj jakby nie należy tego wieku też, to może być różnie. Natomiast ci profesorowie, którzy właśnie tego ducha już nie mieli, którzy nie postrzegali tego w ten sposób, którzy wyraźnie w swoim nauczaniu szli w stronę taką bardziej naturalistyczną, oni mieli tendencję do tego, żeby żądać właśnie takiego ścisłego, ślepego posłuszeństwa, jak w pruskiej armii. Tak musi być. Przepraszam, zawsze mi ta pruska armia wraca. Nie wiem do końca, skąd jest u mnie to porównanie, ale myślę, że jest ono jako tako czytelne. Przynajmniej taką mam nadzieję. A więc właściwym rozwiązaniem bynajmniej nie jest powoływanie nowych instytucji pomocy decyzyjnej, rad parafialnych itd., itd. Rozwiązanie musi być moim zdaniem dużo głębsze. Musi ono wchodzić w samo serce Kościoła, jakby w samo jego życie, w jego teologię, w jego nauczanie, w formację kapłańską i tam przywracać nadprzyrodzonego ducha. Tego nadprzyrodzonego ducha, który sprawia, że kapłani, biskupi postrzegają siebie jako tych, którzy są ustanowieni dla każdej z tych dusz, za które Pan Jezus swoją krwią zapłacił. Tego nadprzyrodzonego ducha, który pokazuje, że Kościół musi, ma tą wielką misję, wielką walkę o zbawienie dusz. I że ta walka toczy się i że właśnie o tą walkę w życiu Kościoła chodzi. To zrozumienie później, które wynika z tego, tej hierarchii świętego porządku, czyli świętego w zależności, w zupełności od Pana Boga. Przede wszystkim pierwszy cel, zbawienie dusz i wszystko, aby do tego, do Pana Boga prowadzić, wszystko, aby tą łaskę przekazywać. Przede wszystkim trzeba przywrócić tego nadprzyrodzonego ducha, nadprzyrodzone zrozumienie, czym jest Kościół. Oczywiście kwestia liturgii odgrywa tutaj również fundamentalną rolę. Zasadniczo nie o tym tutaj mówimy, ale to również jest fundamentalna kwestia właśnie w ramach walki z desakralizacją Kościoła. A więc trzeba Kościół na nowo sakralizować. Należy przywrócić prawdziwie katolicką eklezjologię oblubieńca Chrystusa. Należy przywrócić tą prawdziwą teologię, jeśli chodzi o cel w ogóle, po co Kościół ma działać, to przekazywanie łaski, wszczepianie ludzi w Chrystusa i również później pojęcie, czym jest ta hierarchia. Hierarchia jako porządek ustanowiony przez Pana Boga, ściśle zależny od Pana Boga, nie dla jakichś świeckich celów, nie dla jakiejś władzy, tylko dla każdej z tych konkretnych dusz. Tak jak Pan Jezus sam przykład wam dałem, mówi po tym, jak umył swoim apostołom nogi. To wynika właśnie stąd, że On przyszedł, aby zbawić ich dusze. On przyszedł, aby zbawić nasze dusze, a nie po to, aby pozwolić się obsłużyć, jak to sam mówi. I ta hierarchia, która w tym duchu przychodzi, a więc w nadprzyrodzonym duchu, w duchu naśladowania Chrystusa, w duchu cnót, wypracowanie cnót, walki z grzechem. Taka hierarchia będzie potrafiła naśladować Chrystusa. Natomiast jeśli to wszystko odbierzemy, ten nadprzyrodzony cel odbierzemy, nadprzyrodzoną eklezjologię odbierzemy, nadprzyrodzoną liturgię odbierzemy i zostanie wszystko takie ukierunkowane na człowieka, świeckie, mniej lub bardziej organizacja humanitarna, wtedy ta władza bardzo łatwo wpadnie w taką pokusę, jak to dzisiaj widzimy, takiego świeckiego sprawowania władzy. Ja mam władzę, ja wiem, co trzeba zrobić, ja decyduję, a wy macie być posłuszni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.